Małopolska Okręgowa Izba Architektów zaprasza na film dokumentalny z cyklu Wykłady Mistrzów. Lekcja życia. Profesor doktor habilitowany architekt Witold Cęckiewicz, rocznik 1924. Profesor doktor habilitowany architekt Stanisław Juchnowicz, rocznik 1923. Architektura polega na zachowaniu trzech zasad: trwałości, użyteczności i piękna. Witruwiusz, rzymski architekt, pierwszy wiek przed naszą erą. Ja sobie ukułem kiedyś takie pojęcie, które łączy te mądre słowa Witruwiusza, ale nadając im szersze znaczenie, że architektura jest umiejętnością kształtowania przestrzeni dla humanistycznych warunków życia. Dzisiaj architektura to jest przede wszystkim myślenie o przyszłości. Często architekci dzisiejsi, którzy tworzyli znakomite dzieła, są świadkami, jak te dzieła znikają z miasta, ponieważ technika idzie tak naprzód szybko. Postęp jest tak ogromny, że te obiekty nie odpowiadają potrzebom rzeczywistości. Kowel na Wołyniu. Mieszkałem w otoczeniu wojskowych koszar. Miasto było bardzo zniszczone, chodniki drewniane. Lubiłem rysować. Mój starszy, jestem piątym z pięciu braci, najmłodszym. Czasem dodawałem, że piąte wydanie to jest ulepszone i poprawione. Ale dla mnie, moi bracia, którzy uczyli się u Witkowskiego, tak jak i ja potem, to było dla mnie pole obserwacji świetnej. Ponieważ oni dobrze rysowali, ja też próbowałem rysować i okazało się, że też te geny jakoś tam po dziadku odziedziczone, który był rzeźbiarzem i pracował niesamodzielnie, ale u Laszczki pracował przy różnych rzeźbach, u wybitnego jakby nie było rzeźbiarza. Coś tam widocznie nam zostało, sposób rysowania wspólny i wyczucie formy. Ale chodziłem do gimnazjum i przed wojną skończyłem tylko trzy klasy, bo w wieku od 12 do 15 lat, 15 lat miałem wtedy, kiedy wojna wybuchła. Potem oczywiście douczałem się z podręczników, które bracia mi zostawili, bo i także nie marnowałem czasu. Dodatkowo brałem lekcje niemieckiego, bo myślałem, że to się na pewno przyda. Miałem zawsze skłonności do tego, ażeby rzeczywistość odzwierciedlać jakoś w formie rysunku. W czasie jeszcze szkolnych, w czasach szkolnych, no, jakoś zaznaczałem się jako rysujący możliwie. Ale w zasadzie to dopiero w wieku, kiedy musiałem zdecydować konkretnie, w jakim kierunku pójdę, ta decyzja została podjęta. Natomiast architektura robiła na mnie wrażenie od wczesnych lat. Mieszkałem przez jakiś czas w koszarach wojskowych, bo ojciec był oficerem. No, otoczenie koszar rosyjskich na Wołyniu to było w Kowlu. Miasto, samo Kowel, 6 kilometrów. Dojeżdżaliśmy codziennie taką bryczką, specjalnie wojsko przydzieliło do tego celu. I codziennie jeździliśmy te 6 kilometrów jako młodzi chłopcy, dziewczęta również. I miasto zresztą było bardzo zniszczone, chodniki drewniane. I nagle postawiono szkołę imieniem Mościckiego. I ta szkoła na mnie zrobiła ogromne wrażenie. Przed szkołą stał pomnik Piłsudskiego. No wiadomo, to były Kresy Wschodnie. Atmosfera koszar rosyjski była taka dominująca w tym mieście. Wielki dworzec kolejowy zresztą. I wtedy bardzo mnie zainteresował właśnie ten obiekt szkolny. Byłem bardzo dumny, że ja do takiej szkoły chodzę. Potem właściwie na dobrą sprawę dopiero pobyt we Lwowie spowodował, że zacząłem się interesować bardziej architekturą. Niestety ten pobyt wypadł w czasie okupacji niemieckiej.
Niemcy chcieli wtedy tworzyć szkoły techniczne po likwidacji uniwersytetów, ale tylko na tak zwanym średnim poziomie. Otóż to były wyjątkowe studia. Najpierw się zaczęła szkoła techniczna. Ta szkoła techniczna była, tam były różne kierunki, ale była między innymi przewidziana architektura. To było dla Ukraińców, Polaków, prawda, no różne to było. Nasi profesorowie z Politechniki wykładali. I wtedy pamiętam, jak dziś, rozmowę z jednym z profesorów, który przeprowadzał wywiad z każdym kandydatem. No i po rozmowie półgodzinnej prawie powiedział mi, bo ja myślałem, że może na mechanikę pójdę, może na jakiś inny kierunek. Jeszcze nie bardzo byłem zdecydowany, ale po rozmowie on powiedział, nie, nie, on się nie nadaje na żadną mechanikę, pan się nadaje na architekturę. I muszę powiedzieć, że tak mnie przekonał, że ja już nie miałem wątpliwości. Zaczęły się wtedy te studia architektoniczne. A przedtem jeszcze miałem ogromne ciągoty muzyczne. I przed wojną jeszcze w Katowicach, ojciec mój był w Katowicach, tam służył wojsku również, chodziłem do konserwatorium muzycznego. Znakomici profesorowie, no, uczeń Paderewskiego, pan Brachowski był tam profesorem, pani Markiewiczówna, znana kompozytorka, ja byłem zresztą jej uczniem. No i wydawało mi się, że będę pianistą. No niestety przyszła potem okupacja. Nie było warunków do tego, żeby kontynuować. Aczkolwiek próbowałem to w czasach okupacji rosyjskiej w Lwowie chodzić do szkoły muzycznej. No ale warunki były takie, że zdałem sobie sprawę, że już nie wrócę do fortepianu. No i takie były moje koleje, że tak powiem, jeżeli chodzi o wybór kierunku studiów. W 1941 roku otwarto Państwową Szkołę Budownictwa. Niemcy wtedy chcieli tworzyć kadry techniczne po likwidacji uniwersytetów, ale tylko na tak zwanym średnim poziomie. To była Staatliche Fachschule für Bauwesen. Na DITLA były to pomieszczenia, tam i tam kilkudziesięciu młodych ludzi. Na dwóch czy trzech specjalnościach uczyło się, ale poziom był bardzo wysoki z prostych powodów, dlatego że uczyli nas profesorowie, ci, którzy uczyli przed wojną na Akademii Górniczej lub z Politechniki Lwowskiej, którzy się przenieśli do Krakowa. Na przykład materiałoznawstwa uczył mnie profesor, który był rektorem przed wojną na Akademii Górniczej. Architektury i budownictwa uczył mnie profesor Stróżkiewicz i profesor Gawlik, świetni architekci przedwojenni z Krakowa, którzy potem uczyli również na Wydziale Architektury. No i kilku takich doskonałych profesorów zaszczepiło we mnie ten bakcyl architektury. Niemcy tak otworzyli Wyższą Szkołę Techniczną. To była kontynuacja Politechniki Lwowskiej. I to jak większość była Ukraińców. Okazało się tak, że w czasie wykładów, które były prowadzone w języku niemieckim, 10 minut było objaśnienia po polsku. No, trzeba było często przedłużać ten polski język, ponieważ część Ukraińców nie znała niemieckiego, a nawet część naszych profesorów też nie znała języka niemieckiego, więc to było dosyć trudne. Natomiast co było charakterystyczne? Że Ukraińcy w pewnym okresie już późniejszym, część tych Ukraińców no, weszła w skład dywizji SS Gałyczyna, Galicja. I oni wiedzieli o tym, że my jesteśmy w Armii Krajowej, bo przecież zdawali sobie z tego sprawę, prawda, jaka sytuacja jest. I ta koegzystencja istniała dosyć długo, przez jakiś rok chyba. Nawet muszę powiedzieć, że była pewna solidarność. Zdarzyło mi się tak, że w tramwaju kiedyś wyciągnięto mnie, policja ukraińska wyciągnęła i kazali mi pójść na komisariat. Zaczęto mi robić rewizję. Na szczęście ja nie miałem żadnych dokumentów takich, które by mnie skompromitowały wówczas. Nie miałem już, przeważnie nosiłem te gazetki i biuletyny informacyjne, które wychodziły wtedy we Lwowie już. Ale no, bardzo się interesowano mną i nagle wszedł mój, w cudzysłowie, kolega, prawda, ze studiów, który okazało się, że był też w tej policji tam. No i tak popatrzył, mówi, zostawcie jego. I wobec tego łyszy jego. I ja wtedy wyszedłem. I dzięki temu
uniknąłem, a to było pod moim mieszkaniem. Ja bałem się, że oni wyjdą do mieszkania, znajdą powielacz, znajdą wszystkie materiały, które ja tam miałem, prawda, w związku z drukowaniem gazet i informacji konspiracyjnych. I dzięki temu jakoś ocalałem. Dokonałem fałszerstwa, ale to w imię walki z okupantem. Proszę sobie wyobrazić, że nagle dostajemy zawiadomienie, że mamy opróżnić ten dom. To była taka kamienica na obrzeżu Lwowa, blisko w kierunku Pocholanki. Tak się złożyło, że moja matka dowiedziała się, że jest taki przepis wydany przez któregoś chyba Gieryka bodajże, że oficerowie w niewoli, ich rodziny powinny być w jakiś sposób chronione przed wyrzucaniem z mieszkań i tak dalej. Tam cały szereg było przepisów. I wobec tego list z niewoli, który nadszedł do naszych znajomych, został spreparowany odpowiednio. To znaczy zostało wpisane nazwisko mego ojca jako wysyłającego ten list. I ja z tym listem, razem z tym nakazem opuszczenia mieszkania, tam tak zwany Räumungsbefehl, poszedłem do biura mieszkaniowego w Lwowie i tak trzymałem ten list. Pokazuję ten dokument nakazujący opuszczenie mieszkania i ten urzędnik niemiecki pyta się, a gdzie ojciec jest w niewoli? Ja mówię, jest w Lubecie. I on nie patrzał w ogóle na nic, mówi, a Lubek, a okazało się to jego rodzinne miasto. On stracił tam kogoś w czasie bombardowań i tak dalej, więc jednym słowem rozrzewnił się, nie pytał o nic, tylko wziął ten Räumungsbefehl, przybił pieczątkę i napisał anuliert. No i ja wtedy wyszedłem z duszą na ramieniu. No, dokonałem fałszerstwa, ale to w imię walki z okupantem. Zostaliśmy w mieszkaniu z moją matką tylko, a cały dom został zajęty przez Niemców. Przyjeżdżałem na wakacje do domu, w moje rodzinne strony, do Nowego Brzeska. I w 40 roku zorientowałem się, że moi starsi bracia coś tak pomiędzy sobą, gdzieś się spotykają, gdzieś tego. Ja mówię, o co tu chodzi? Ja mówię, no słuchaj, czas na ciebie, powiedział starszy brat. Jutro na polanie w Puszczy Niepołomickiej razem z dwoma czy trzema nowymi złożysz przysięgę do Armii Krajowej. No świetnie. No więc złożyłem przysięgę. Przygotuj sobie pseudonim, bo już od tego czasu będziesz miał pseudonim. No cóż, wtedy Pan Tadeusz to była książka, do której stale zaglądałem. No co z Pana Tadeusza? Kropidło. Więc Kropidło było moim pseudonimem. I to był podczas wakacji w 1942 roku, potem jeszcze rok studiowania. W 1943 roku wracam z powrotem do Nowego Brzeska. Zaczynam pracować w takim biurze robót inżynierskich, które założył jakiś inżynier współpracujący z Niemcami, robiący dla Niemców meliorację łąk koło Nowego Brzeska. On potrzebował kogoś, a ja miałem już wykształcenie techniczne, więc skorzystał z tego. Nie miał wiele czasu, w związku z czym zostawił mi biuro pod moim opieką i pieczątkę. I przyjeżdżał co tydzień, wypłacał. Mnie tam marne grosze też płacił za to. Wypłacał tym robotnikom, którzy wtedy byli zatrudnieni przy kopaniu czy melioracji tych rowów. Ale ja miałem pewną swobodę i wtedy brali do Baudienstu również młodych ludzi. Zatrudnienie przy takich robotach zwalniało. W związku z czym ja dawałem Bescheinigungi, napisane po niemiecku, że taki, a taki, to paru znajomym z pieczątką i podrobionym podpisem szefa uratowałem od Baudienstu. Kilka dni po sprowadzeniu się Niemców grałem na fortepianie, bo tam miałem fortepian. I Niemiec zapukał i zapytał, czy on może wejść i może posłuchać. No więc ja grałem akurat sonatę Beethovena jakoś, prawda. I z czasem zaczął przychodzić następny dzień, następny. I
I okazało się, że jest, jego babka jest Angielką, on ma określony stosunek do sytuacji w Niemczech. Jednym słowem, doszło do tego, że przenosił radio i słuchaliśmy wspólnie BBC, słuchaliśmy również stacji niemieckiej, która działała przeciwko reżimowi Hitlera. To wszystko było pod ochroną, że tak powiem, wojskowego będącego tutaj w tej stacji. Tak się raz zdarzyło, że Ukraińcy, ci sami Ukraińcy, którzy mnie kiedyś rewidowali, zapukali do budynku i sobie przypomnieli o mnie. To był wieczór i zaczęli walić. Ja zobaczyłem z góry, że stoi grupa dwóch czy trzech, zdaje się, ukraińskich policjantów. Wobec tego poleciałem szybko naprzeciw do tej placówki i do tego Ginter, on się nazywał Ginter Thiel. Ja mówię, Ginter, na dole są Ukraińcy, chcą wejść, zrób tak, żeby oni nie weszli. I on wziął tą swój maszynowy pistolet, otworzył drzwi, krzyknął raus. I tamci od razu, jak smyci, odeszli stamtąd. W związku z tym, ja wiedziałem, że już niestety nie mogę w tamtym budynku przebywać. I on sam zresztą pomógł mi potem, żeby przenieść się tam. Miałem rodzinę jeszcze w innej części miasta. Także dzięki tym Niemcom, ale przez dłuższy czas miałem dokładne informacje, jak się wojsko niemieckie przesuwa. To oni podchodzili już prawie pod Lwów i mieliśmy dokładne informacje, co się dzieje na froncie. Miałem upoważnienie do przekazywania tych informacji dowództwa. Podobno był to Chruszczow. Nie sprawdziłem tego. To było takie wstrząsające dla nas po tej mszy. Pierwsze moje spotkanie z Armią Czerwoną to było w miejscowości Stebnik koło Drohobycza. Jak się to stało? Mianowicie mojej mamy brat był dosyć wysokim urzędnikiem w kopalni soli potasowej właśnie w Stebniku. I po 1939 roku, kiedy wycofywaliśmy się z Katowic, bo ojciec był w Katowicach wtedy, ojciec przekroczył granicę przed Rumunię, a myśmy przyjechali do tego Stebnika właśnie, do tej rodziny. I nagle ja wstaję rano, patrzę, wjeżdża, to było spotkanie z Niemcami notabene, wjeżdża na motocyklu, dwa motocykle, taka grupa niemieckich żołnierzy, która zatrzymała się przed tym domem, ponieważ był sklep, na straży którego stał młody człowiek z karabinem. Więc oni, prawda, od razu wylecieli z pistoletami, raus tego, zabrali ten karabin, zniszczyli ten karabin na miejscu. I to było spotkanie najpierw z Niemcami. Ale po kilku dniach Niemcy się stamtąd wycofali i była to niedziela, nagle weszły w oddziały Armii Czerwonej. I to było pod kościołem, dosłownie po mszy. Wjechał na czołgu, taki jakiś oficer, wydawał się, to jest, podobno był to Chruszczow, nie sprawdziłem tego, a tak mówiono. I wygłosił przed tym kościołem przemówienie, że oni przyjechali, tutaj przybyli, wyzwolić zachodnią Ukrainę. Prawda? To było takie wstrząsające dla nas po tej mszy, gdzie ksiądz na kazaniu mówił, że takie ciężkie chwile przechodzimy. I za chwilę dosłownie na tym czołgu się pojawiło. To było moje pierwsze spotkanie. Mimo tego, że pochodzę z rodziny oficerskiej i strzelałem, prawda, i na rozmaitych strzelnicach byłem, to jednak nigdy, mimo tego, że to byli Niemcy, muszę powiedzieć, nie miałem żadnych jakichś takich, takiej nienawiści, żeby zabijać człowieka, bez względu na to, co nam zrobili. Także nie nadawałem się do tego i powiedziałem wprost. Brałem udział w rozbrojeniu tego posterunku i jakoś poszło. Prawdziwa funkcja moja w Armii Krajowej zaczęła się wtedy, kiedy wybuchła akcja Burza. To był lipiec 1944 roku. Chodziło o odciągnięcie Niemców od powstania, które wiedziano, że wybuchnie w Warszawie. Także między 20 a 30 lipca na terenie powiatu miechowskiego, ziemi kazimiersko-pińczowskiej, bo tak się to nazywało, zaczęliśmy rozbrajać posterunki niemieckie.
brałem udział w rozbrojeniu takiego jednego posterunku i jakoś to poszło gładko. A potem zaczęła się pacyfikacja, ponieważ ostrzelaliśmy wojska, dwa czy trzy samochody naładowane żołnierzami niemieckimi, które wracały ze wschodu do Krakowa. Obstawione były drogi przez oddział AK, to była inspektorat Maria, 106 Dywizja Piechoty, a to było kilkadziesiąt osób w grupkach małych. Ostrzelaliśmy te wozy. Dwóch Niemców wtedy zginęło. Moja dziewczyna została ranna. Zginął również mój kolega, zwany Łodyga, bo miał prawie 2 metry wzrostu. Ale Niemcy zrewanżowali się nalotem na Brzesko i nalotem z bombami zapalającymi. To były takie 20-kilogramowe zapalające. W wyniku tego spłonęło 2 czy 3 chałupy, w związku z czym ludzie byli oburzeni na nas. No co wyście narobili? No musieliśmy się wynieść dosłownie z rodzinnych stron, ale jako oddział zaczęła się nasza właśnie już ta walka. I trzeba powiedzieć, że to był jedyny przecież w skali kraju obszar wielkości kilkunastu czy kilkudziesięciu kilometrów kwadratowych zwany Rzeczpospolitą Partyzancką. Obszar tak zwanej Rzeczpospolitej Kazimiersko-Proszowskiej czy Kazimiersko-Pińczowskiej, tak się to zwało. Przez 2 czy 3 tygodnie wolny od Niemców teren w środku gubernatorstwa. Wywalczony właśnie takimi atakami różnymi, w których pamiętam bitwę pod Jaksicami, bo to była największa bitwa. To jest pomiędzy Nowym Brzeskiem a Koszycami. Mała miejscowość z zakrętem drogi. Chcieliśmy wtedy wstrzymać wojska, które miały wzmocnić front wschodni i były przerzucane z Włoch. Wojska niemieckie. Wiedzieliśmy, że o takiej godzinie, w takim dniu będą przejeżdżać. Musieliśmy wybrać odpowiedni punkt. Silny zakręt drogi pod Jaksicami, z dwóch stron obsadzone przez nasze drobne oddziały. No bo będzie jechać jeden czy dwa wozy, no to oszczelamy albo wstrzymamy i tak dalej. Rzeczywiście wozy wypełnione żołnierzami, najpierw dwa samochody osobowe jako czołówka z oficerami, a potem te. Z tym, że za chałup wyłoniły się nie 2, tylko 4 wozy i myśmy zrozumieli, że mamy całkowicie przechlapane. Ale uruchomiliśmy, jak się tłumi, całą siłą ognia marnego, bo co drugi, co trzeci miał karabin, a ten drugi to był odnoszenie amunicji albo miał granat czy 2 granaty, tak to wyglądało. No ale zaczęliśmy strzelać, ale wtedy, kiedy oni wysypali się z aut i tyraliorą ruszyli w naszą stronę i uruchomili karabiny maszynowe, no to trzeba było po prostu czołgając się w kartoflisku wycofać się. To cudem. Ja tylko pamiętam, że takiego gwizdu kul nigdy przedtem, a i całe szczęście nigdy potem nie słyszałem. Strzelający obok mnie, pseudonim Czarny, przyjaciel zginął. To był jedyny poległ w tej bitwie. Udało nam się wycofać i udało nam się jedno, że oni już nie pojechali dalej. Zawrócili do Krakowa z powrotem, więc przynajmniej o tyle odciążyliśmy front wschodni. Oni się zorientowali, że w tym terenie mogą być następne tego typu zasadzki. Może będą silniejsze. Nie chcieli tracić żołnierzy, a chcieli oczywiście oczyścić wcześniej teren. W związku z tym potem były te sztorchy latające nad miejscowościami, wypatrujące, a myśmy się kryli po stodołach tego. I to trwało gdzieś do połowy sierpnia, kiedy był rozkaz, kończymy akcję, przerywamy. Wtedy, kiedy wiosną 1945 roku wiedziałem, że czas najwyższy, żeby zacząć studiować, chodziłem na piechotę z Nowego Brzeska do Krakowa, bo jeszcze nie miałem żadnego lokum w Krakowie upatrzonego i dosiadałem się do aut wojskowych,
albo czasem były to polskie ciężarówki z wojskiem, albo z jakimś sprzętem, które sunęły, w większości rosyjskie, i wiadomo było, że jak polskie, to mnie zabiorą, a jak nie, to trzeba było pokazać wódkę. Wódkę Majorz, bo tam ten kierujący, jak mu wręczyłem, to był bimber przecież. Jak on wziął wódkę, to mówił skakuj tam na pakę i dowieziłem. Czasem się pół drogi, czasem trzy czwarte, a czasem jedną czwartę tej drogi 30-parokilometrowej przebywało resztą piechotą. Ale dochodząc, już zorientowałem się, że najszybciej ma szansę uruchomić studia Akademia Górniczo-Hutnicza, ale wtedy wszyscy, którzy się kręcili koło tego budynku, zaczęliśmy sprzątać ten budynek. Papiery, bo to była siedziba Generalnego Gubernatorstwa przecież. Gubernator siedział na Wawelu, ale główny urząd był w pięknych gmachach Akademii Górniczej, więc ja tam też pomagałem w sprzątaniu, tam wszystko już było wywalone, ale i zapisałem się na górnictwo, bo to było do wyboru hutnictwo albo górnictwo. To akademia nie była jeszcze tak rozbudowana jak dzisiaj, piękna, wielostronna uczelnia. Chodziłem na wykłady, można było powiedzieć, że tej wiosny zaliczyłem jeden semestr, ale nawet ani indeksu, ani zaliczeń z tego czasu nie mam, bo w lecie dowiedziałem się, że będzie otwarty Wydział Architektury i że będzie prawdopodobnie na Wawelu i że organizatorem tego jest Szyszko Bochusz, kierownik na Wawelu, i myśmy w jesieni chodzili na takie spotkania z przyszłymi profesorami, dwóch czy trzech profesorów delegowanych, bo robili kursy, to było na zapleczu Pałacu Sztuki, potem w budynku na Leandrach również takie spotkania się odbywały, a potem już w październiku powiedziano, już jest decyzja, że budynek pofrankowski będzie Wydziałem Architektury. 1 grudnia wykład profesora Władysława Tatarkiewicza o istocie i potrzebie piękna w życiu człowieka. Tak mniej więcej ten tytuł, pamiętam to, z przejęciem słuchaliśmy te 400 prawie osób na sali audiencjalnej frankowskiej. Z tym, że na miejscu tej wrony niemieckiej wisiał przez nas przygotowanych na potężnej biało-czerwonej fladze potężny, wycięty z kartonu biały orzeł. No i nawet mam gdzieś zdjęcia z tej inauguracji, z tej uroczystej dla nas. I potem się już zaczęły normalne wykłady. Świetnych profesorów mieliśmy. To dzięki Bochuszowi, który genialnie, po prostu przez to, że był kierownikiem przez cały okres międzywojenny, kierownikiem odbudowy zamku na Wawelu, po wojnie pracował w biurze niemieckim, ale głównie po to, żeby mieć wgląd w Wawel, co tam się dzieje. A po wojnie od razu wpadł na pomysł, że trzeba stworzyć Wydział Architektury w Krakowie, bo takiego nie było. Były tylko takie kierunek taki zarysowany na Akademii Sztuk Pięknych, gdzie zresztą Szyszko Bochusz był rektorem przez 2 czy 3 lata na Akademii Sztuk Pięknych. W Warszawie był kierownikiem Katedry Kompozycji Monumentalnej na Politechnice przed wojną i taką chciał stworzyć na wydziale przez siebie tworzonym w Krakowie. Przez 2 pierwsze lata, 1935, 1936 i 1937, do połowy 1948, mieliśmy pełne 2 lata studia w takim otoczeniu, jakich nie ma żaden student na świecie. Otoczony 1000 lat architektury. W tej atmosferze to były kapitalne lata. Miasto było zrujnowane kompletnie. Mieliśmy problem, jak rekonstruować Gdańsk. Po wojnie skończyłem studia na Politechnice Gdańskiej, bo tam miałem znajomych profesorów, dziekana ze Lwowa. Tamci profesorowie się tam przenieśli. No i dostałem wiadomość, że mogę przyjechać. Nawet mi zaoferowali asystenturę potem w jednej z katedr. I tam zrobiłem dyplom u profesora Różeńskiego, który mnie nauczył przede wszystkim patrzeć na architekturę, ale w ogóle na przestrzeń w kontekście niezwykle szerokim. Dał mi temat Trójmiasto. Gdańsk, Gdynia, prawda, Sopot, to były te 3 miasta. I pamiętam, na dyplom robiłem projekt
rozwoju tego obszaru. Pierwszą tą obwodnicę, którą się dzisiaj jeździ, to narysowałem pierwszy raz na swoim dyplomie. Nauczył mnie patrzeć bardzo szeroko, żeby od tego czasu ja miałem, jakby byłem ukierunkowany na większą przestrzeń niż budynki czy zespół budynków nawet. I pierwsza posada, no to wtedy była taka potrzeba, że nie było problemu bezrobocia żadnego wśród architektów szczególnie. No to zostałem kierownikiem pracowni urbanistycznej dla odbudowy Gdańska i terenu, i miast innych zabytkowych w województwie. To była pracownia ZOR, tak zwany Zakład Osiedli Robotniczych, a więc firma, która budowała domy, przeważnie budowała mieszkania. Zresztą ta sama firma potem zaczęła budować Nowochód. I tak się złożyło, że 2 lata tam działałem. Była to wspaniała praca. Miasto było zrujnowane kompletnie. Problem, jak rekonstruować Gdańsk, czy przejść do porządku nad tym, co zostało zburzone, czy jednak rekonstrukcję przeprowadzić. Młodzi my, to znaczy ja, uważaliśmy, że to właściwie trudno rekonstruować coś, czego nie ma. Ale na szczęście było trochę profesorów starszych, którzy nas przekonali, że tylko my możemy to zrobić. I faktycznie zaczęliśmy prowadzić tą rekonstrukcję. No, często jest to była opowieść o Gdańsku. Często portale były przenoszone z jednych miejsc na drugie. Wszystko to było nieprawdziwe. Często detale, ale nie tylko detale. Często polichromia, malowidła były współczesne zupełnie. Dzisiaj młodzież chyba sobie nie zdaje sprawy, że to w ogóle kiedykolwiek było zburzone. Natomiast muszę powiedzieć, że jedna rzecz, która jest niesłychanie ważna, mianowicie, że jest to autentyczny wkład Polski w dzieło odbudowy miasta, mimo tego, że nie odpowiadało to żadnej doktrynie konserwatorskiej. Ja ciągle dzisiaj powtarzam konserwatorom, że gdybyśmy się trzymali ściśle tej doktryny, Gdańsk by nigdy nie został budowany. Oczywiście dla młodego człowieka, który ma lat 26-27, budowa nowego miasta to jest jakieś marzenie. To był okres, którym no wiele znaczących osób traciło stanowiska. Minister marszałek już wówczas Spycharski został ministrem budownictwa. No więc, ponieważ był architektem, to był dobrym architektem, kolegą zresztą Tadeusza Ptaszyckiego, który został desygnowany na głównego projektanta Nowej Huty. I tak się złożyło, że Tadeusz Ptaszycki zaproponował mi, ażeby się przeniósł z Gdańska. Mówi, kolego, mamy tutaj do budowania nowe miasto, może pana to zainteresuje. Oczywiście dla człowieka, który ma 26 lat, prawda, 27, ta budowa nowego miasta to jest jakieś marzenie, które się nie zawsze spełnia. Więc z żalem opuszczałem Gdańsk, tą pracownię, miałem 70 osób mniej więcej w tej pracowni, zostawiłem i przyjechałem do Krakowa. No, w Krakowie to było w takim budynku czynszowym, biuro personalne, które mnie przyjmowało. Ja myślałem, że tam będą jakieś fufajki, będziemy nosić, jakiś obóz będzie, czy coś. Tymczasem ona mnie zapytała, z których ja jestem Michnowiczów. W związku z tym zobaczyłem, że to jest zupełnie jakiś inny nastrój. Bo Wyspa Szczęśliwości potem się okazało. Tadeusz Ptaszycki był wspaniały człowiek. Potrafił zorganizować takie wielkie laboratorium budowy nowego miasta. Bo przecież trzeba mocno zbudować miasto. Nie byliśmy tak przygotowani wszyscy. Pełni, bo nikt nie miał takiego doświadczenia. Nawet Tadeusz Ptaszycki miał doświadczenie, szczególnie w okresie, kiedy przebywał we Wrocławiu. Był dyrektorem planowania, szczególnie w czasie tej tak zwanej wystawy ziem odzyskanych. Przygotował Wrocław na tą wielką imprezę. I też nie zdarzyło mu się, żeby projektować miasto. Ale w sumie to wykształcenie, któreśmy mieli, wystarczyło na to, żeby jednak podjąć pewną próbę stworzenia przestrzeni miejskiej mimo narzuconej doktryny. Doktryna tak zwanego realizmu socjalistycznego okazała się nawet dzisiaj, jak patrzymy na to, to jakby się zbawienna, ponieważ z tej doktryny głównie tylko symetria została. Natomiast jeżeli chodzi o koncepcję miasta, to przede wszystkim koncepcja społeczna miasta,
To jest koncepcja anglosaska, tak zwanych jednostek sąsiedzkich. Ona się sprawdziła dzisiaj, mimo geometrycznego układu miasta. Oczywiście sama lokalizacja Nowej Huty na terenach żyznych, lesowych, była zbrodnią nawet, można powiedzieć. Ale myśmy na to wpływu nie mieli, prawda? Tym niemniej uważaliśmy, że to miasto nas przeżyje, prawda? Że to jest stworzenie na wieki, na wiele lat, prawda? Miejsca życia. Nie wiedzieliśmy, dla kogo się projektuje, bo przecież ludzie przybywali z różnych stron. I dzisiaj jestem, bo to od jakiegoś czasu dopiero społeczeństwo Krakowa zaakceptowało w ogóle hutę. Dotychczas uważano, że to trzeba zaorać wszystko, prawda? Że doczekałem się tego momentu, kiedy stosunek do huty się zmienił. Najwięcej satysfakcji dostarczył mi zespół hotelu Krakowia i Kina Kijów. Tak jak teraz dostarcza mi najwięcej zmartwień. Natomiast pod koniec studiów już ci, którzy zakładali biura projektowe w Krakowie, już istniał wtedy Miasto Projekt i tworzyło się biuro, Centralne Biuro Projektów Transportu Drogowego i Lotniczego. I pewnego dnia zjawia się w katedrze pan dyrektor tego biura, pamiętam nazwisko Rozwadowski. I ja otwieram drzwi katedry, będę. Ja do pana Cęckiewicza. Ja mówię, właśnie jest. A to pan, bo ja do pana. No to proszę siadać. Czy pan chciałby pracować w biurze projektowym? Oczywiście. Może na początek, na pół etatu, bo ja tu już jestem na pełnym etacie. To było na czwartym roku studiów. Wtedy były czteroletnie studia plus dyplom. A takie intensywne studia. No pogodzę. To chyba. No i powiadomiłem kierownika katedry, wtedy profesora Gałązowskiego, że mam takie, a proszę bardzo. Im wcześniej pan zacznie, tym lepiej. Na drugi dzień już byłem w biurze, to mieściło się na Wielopolu. No, on mówi, mam dla pana temat. A co to będzie? Budynki dla Dyrekcji Budowy Kolei Państwowych. A gdzie? Przy Rondzie Mogilskim. Planowanym rondzie, bo tam jeszcze fort jeszcze nie był zlikwidowany całkowicie, tylko planowano tam wtedy to rondo. A przy końcu ulicy Lubicz. Na mnie bardzo piękne. No to ma pan to i tak dalej, jakie założenie to. No i wziąłem się za projektowanie budynku na 30 tysięcy metrów kubicznych. No, w każdym razie potężna budowla, parę tysięcy metrów kwadratowych powierzchni. Ten biurowiec powstał i to czas naglił. W przeciągu roku była dokumentacja zatwierdzona na wszystkich szczeblach. W sumie teraz jak to się stara, to z góry sobie zakłada na dokumentację tyle lat, na zatwierdzenie tyle, to znaczy za 4-5 lat zaczniemy. Najwięcej satysfakcji dostarczył mi zespół hotelu Krakowia i Kina Kijów. Tak jak teraz hotel Krakowia mi przysparza najwięcej zmartwień, nawet stresów. Dlaczego? Ponieważ znowu wyszedłem z założenia, że jeżeli już znalazł się ktoś, kto chce na miejscu stojących tam resztek po budowie Komitetu Wojewódzkiego Partii. To były na 100 metrów długie, takie potężne na palach fundamenty zrobione, zrobiony parter i wystające słupy pierwszego piętra. Ja wtedy zaproponowałem to Orbisowi, który chciał budować hotel, jako
jako miejsce lokalizacji. Oni mówią, no tego, ale to należałoby to wszystko wyburzyć. No więc ja dowiedziałem się tylko, że Komitet Wojewódzki ze względów politycznych nie zgadza się na wyburzenie tego, bo jakby to było, ale można rozważyć ewentualne wyburzenie słupów pierwszego piętra, które wystawały, nie były przykryte z piętra. Więc ja poprosiłem profesora Kopyczyńskiego, żeby zbadał nośność tych słupów. Przyjechał profesor Kopyczyński z takim aparatem, który przez dotknięcie słupa mierzy wartość, gęstość betonu, jego wytrzymałość. To by tak, młotek Schmidta się to nazywa podobno. Asystent to robił, drugi asystent notował wartości. Ja w pewnej chwili mówię do profesora Kopyczyńskiego, panie profesorze, jak wygląda wytrzymałość? On mówi, bardzo dobry beton. Myślę, to nie o to chodzi. Właśnie oczekiwałem innej odpowiedzi. A mówi, ale czy przy wszystkich słupach jednakowa? No nie, przy wszystkich słupach są słabsze i gorsze. A czy nie można by, byłoby tak, żeby więcej było słabszych niż mocnych? O co panu chodzi? No bo to trzeba usunąć. Dobrze. Asystenci, którzy od tego czasu wszystkie pozostałe słupy miały już słabszą wytrzymałość. Podczas stypendium Fundacji Forda rozeszła się wiadomość, że do USA przyjechał człowiek, który ma coś wspólnego z Nową Hutą, pierwszym socjalistycznym miastem. Proszę sobie wyobrazić, zdarzyło się tak, że dwa dni przed moim wykładem w gazecie w New York Times na pierwszej stronie ukazał się artykuł Riots in Nowa Huta. Okazało się, że to dotyczyło budowy kościoła w Nowej Hucie. Spalono komitet partyjny. Wydarzenia, które się rozeszły po całym świecie, w krajach demokracji, w krajach socjalistycznych, tak zwany pierwszy bunt robotników. Poszła taka wieść, że to przyjechał człowiek, który ma coś wspólnego z Nową Hutą. I z tym właśnie wydarzeniem miałem pełną salę w Harvardzie, co się tam nie zdarzało często. No miałem trochę tremę, przyznaję. Miałem na kartkach napisane te teksty, które dołączone były do przedroczy niezłych. Oczywiście te kartki mi się tam pomieszały i musiałem tak mówić jak dzisiaj do pana redaktora, bez żadnych notatek. I muszę powiedzieć, że to nawet było lepiej. Tak. Było ogromne zainteresowanie. Pokazałem projekt kościoła, który prawda, został zbudowany jego w miejsce tego kościoła, zaczęto budować szkołę. To był projekt inżyniera Solawy, bardzo znanego architekta. Świetny projekt, szklana wieża, prawda, oświetlająca ołtarz. No, niestety nie został zrealizowany. Pokazałem również odbudowę miast polskich, a szczególnie zwróciła uwagę trasa WZ. Amerykanie, wiadomo, robią konstrukcje inżynierskie, czasami bardzo zaawansowane, ale to są wyłącznie konstrukcje inżynierskie. Natomiast tam konstrukcja inżynierska w postaci tunelu była powiązana z koncepcją urbanistyczną całego otoczenia. Wyeksponowano, prawda, Stare Miasto i to było wydarzenie w mieście. Nie mogli zrozumieć, jak to możliwe w ogóle, żeby coś takiego zrobić. Pokazałem odbudowę Gdańska. Tych zabytków wszystkich. To zrobiło duże wrażenie. Po tym wykładzie jeździłem po wielu uniwersytetach, gdzie dostawałem zaproszenie, żeby mówić o... Także Huta nawet w Stanach Zjednoczonych była dla mnie pewnego rodzaju wsparciem dla tej wielkiej frekwencji. Spotkałem tam zresztą profesora Sultana, który był współpracownikiem Corbusiera, który mnie zaprosił na śniadanie na następny dzień i mówi, panie, jak pan to zrobił? Bo ja tutaj jestem już od 2 lat, mówię, ale tutaj takiego słowa to nie widziałem jeszcze. No więc wiadomo dlaczego, tak? Jak wróciłem za granicę po miesięcznym pobycie w Paryżu, to pomyślałem, Boże, gdzie my jesteśmy? Jak oni daleko od nas odbiegli? Chciałem ten hotel i kino zrobić tak, jak się robi za granicą. I wtedy na przykład aluminium, ta wielka ściana kurtynowa w hotelu, była pierwszą na taką skalę ścianą kurtynową w Polsce. Pierwszy raz na taką skalę użyte aluminium.
przy proteście dyrektora biura miejskiego, w którym pracowałem, który powiedział, co pan robi? Pan zamawia poza mną aluminium, to kilkadziesiąt ton. A ja mówię, to ja ryzykuję. No chyba tak, przyjmiemy, że ja nic o tym nie wiem. Potem po prostu zabudowano kasynem to ładne patio, w którym była rzeźba chromego, były piękne metaloplastiki, pędziałka, świetni to ludzie, to byli artyści najwyższej klasy. No, no neon wejściowy projektował Witold Skulcz, jeden z najlepszych grafików przecież polskich. No, więc husarcy projektowali mozaiki dla biura podróży Orbis. No, cały szereg rzeczy. Nawet grafiki w pokojach hotelowych były robione na zamówienie w Związku Plastyków. No, no to był hotel przesycony bardzo dobrą sztuką przy bardzo współczesnej architekturze. Doszło do tego, że kiedyś dostałem propozycję, ażeby zrobić projekt nowej stolicy Nigerii. To był koniec wojny biafrańskiej. Jeszcze niepokoje, prawda? Jeszcze były no, morderstwa tam, zabijali się wzajemnie. Ale jakoś na północy się ustabilizowała sytuacja na tyle, że można było myśleć o założeniu tej szkoły. Udało mi się zbudować gmach tam, założyć tą szkołę urbanistyki, bo ja potem dziekanem trzech wydziałów. Ale głównie miałem praktykę dobrą, więc będąc, wykładając i stwarzając podstawy tej szkoły, tam wykształciłem około 400 studentów, którzy dzisiaj są głównymi urbanistami stanów poszczególnych nawet. Ale my prowadziliśmy praktykę projektową i robiliśmy kilka miast, szczególnie na północy, a szczególnie miasto Zarje, która jest centrum uniwersyteckim i do takiej szkoły nie miała. To była założona, uniwersytet był założony przez Anglików, ale tej szkoły nie mieli. I ta szkoła powstała, która no, działa do dzisiaj. Natomiast doszło do tego, że kiedyś dostałem propozycję, ażeby zrobić projekt koncepcyjny nowej stolicy kraju. Nastąpił przełom tam w Nigerii. Władzę objął generał Murtala. To jest znowuż w ramach wojskowych przewrotów, które tam najczęściej bywały. Udało mi się tam stworzyć zespół bardzo dobry z różnych krajów, między innymi Amerykanina miałem i Hindusów. I Polaków, najwięcej Polaków jako dzieka, to w pewnym momencie mogliśmy prowadzić Rady Wydziału po polsku, ponieważ nawet studenci nigeryjscy byli studentami naszych uczelni tutaj w Krakowie. Projekt Ambasady Polskiej w New Delhi. Nasza praca cechowała się przede wszystkim tym, że zrobiliśmy bardzo obszerne studia nad tamtejszym klimatem. Jak się tam buduje, bo przecież nikt z nas nie miał do czynienia. Wyjazdy wtedy były rzadkością i ta w ogóle New Delhi to jest całkowicie inna strefa. Ale jednocześnie wtedy przymierzając ten program do szczupłego obszaru ambasady, nie mieściło się, ja w pewnej chwili wpadłem na pomysł, jak gdyby to podnieść, to wszystko, co tworzy ambasadę i biura radcy handlowego, do góry, postawić na wysokich słupach, a na dole mieć tylko części wejściowe. To da gradację funkcja, cień, funkcja i znowu cień. Ten dolny cień będzie służył dla parkowania, a górny cień będzie dawał do miejsca nad tarasem. I to jest to się bardzo podobało i architektura, także nawet wtedy, kiedy referowaliśmy to w Stowarzyszeniu Architektów Indyjskich, gdzie główny architekt New Delhi zaprosił bardzo liczne grono, to na końcu powiedział, no to nam architekci z Polski pokazali, jak należy w naszym klimacie projektować, o czym panowie już dawno zapomnieliście, zwracając się do tego. Mieliśmy doskonałą lekcję, jak się powinno projektować w naszym klimacie, co oczywiście zostało zrealizowane już parę wieków temu w różnych wielkich rezydencjach, gdzie przepływy powietrza i strumień biegnący pod posadzkami, gdzie to wszystko było. A potem się już budowało tak jak wszędzie, jak inwestor chce. Odchodziło się od rzeczy, które tkwiły przecież jako sedno sprawy danego miejsca. No i to się udało. Ten obiekt doskonale się po tylu latach prezentuje. Otrzymaliśmy po realizacji nagrodę rządu Indii za najlepszy obiekt zrealizowany w 1974 roku
1978 było otwarcie ambasady. No i to dawało olbrzymią satysfakcję. Na otwarcie nas nie zaproszono, bo myśmy już zrobili swoje, ale relacja z otwarcia ambasady od uczestnika, który był kierownikiem budowy, ambasador radziecki, zapytał się naszego ambasadora, a któż wam taką wielką ambasadę pozwolił zrobić? No takie mieliśmy założenia, ona zresztą nie jest taka wielka, jak się wydaje. A ambasador amerykański na tym uroczystym posiedzeniu powiedział, no muszę przyznać, że wreszcie powstał obiekt piękniejszy niż nasz ambasador. Piękna ambasada robiona przez znanego architekta amerykańskiego Stona. I w związku z tym przekazuje tytuł Mister Ambasad w ręce ambasadora polskiego. No to są takie echa. Gmach główny kul. Wydaje mi się, że on się dobrze starzeje, ten budynek. Ja wróciłem dosłownie miesiąc przed stanem wojennym. No i potem po jakimś tam organizacyjnych pierwszych przymiarkach zwrócono się do mnie, żeby poprowadzić ten Polski Klub Ekologiczny. Ja go prowadziłem przez 14 lat, będąc prezesem. I ten, muszę powiedzieć, że też odegrało też dość dużą rolę to towarzystwo. Mianowicie, chcę tylko wspomnieć o jednym fakcie, mianowicie, że zostałem zaproszony do udziału do obrad przy Okrągłym Stole w zespole do spraw, podzespole do spraw ekologii. I wydaje mi się, że to było wydarzenie, ponieważ myśmy w tym czasie przygotowali jak gdyby propozycję dotyczącą przyszłości ekologicznej kraju. Mianowicie urządziliśmy wielkie seminarium, konferencję na temat ekorozwój szansą przetrwania cywilizacji. Taki był tytuł. Ekorozwój. Po raz pierwszy słowo ekorozwój zostało w Krakowie wymyślone przez profesora Goetla na tych seminariach w Akademii Górniczej. Ono padło prędzej jeszcze niż w międzynarodowych gremiach się mówiło o ten sustainable development, prawda, to dopiero później. Także ten ekorozwój został pokazany na podstawie około 100 referatów, które zostały wygłoszone. Ja to położyłem po prostu na okrągłym stole, prawda, w tej zespole. Mówię, tak pojmujemy problem ekorozwoju. I wtedy ten ekorozwój pojawił się po raz pierwszy w dokumencie rządowym, w protokole do spraw ekologii. Także tam pojawił się Kraków, trzeba go specjalnie chronić. To jest ogromny. Sądzę, że to, cośmy tam napisali na tym projekcie, ten ekorozwój, to jest. Wszystko nie zdewaluowało się do dzisiaj. Jest tylko kwestia realizacji. Jest pewnego rodzaju ważny etap mojego życia. Mianowicie kiedyś robiliśmy tutaj na Politechnice Krakowskiej projekt nowego centrum dla Lublina. Stałem się tam dosyć znaną osobą, na skutek tego, że ten projekt był dosyć interesujący. To był konkurs zresztą. I rektor Uniwersytetu Lubelskiego, ksiądz Krąpiec, znany filozof, niestety już nie żyjący, zwrócił się do mnie, żeby zrobić projekt dla katolickiego, dla głównego gmachu katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. No, ja sobie zdawałem z tego sprawę w tym czasie. To jeszcze było w takim okresie, kiedy ja byłem przed wyjazdem do Afryki, prawda, ale miałem jeszcze na sobie, prawda, to brzemię działalności antypaństwowej, prawda, na Politechnice, że mnie po prostu wyleją. Wobec tego ksiądz Krąpiec zwrócił się do pierwszego sekretarza tam w Lublinie. Ja tamten mówię, a niech profesor, prawda, tamten. W każdym razie w jakiś sposób mówi do mnie, no niech pan się nie martwi jakoś tam. Zresztą powiedział mi tak, ja mam nawet w KC tam jakiś znajomy, bo pan z jednej religii człowiek nie wyżyje. Że jakoś mamy tam takie wsparcie. Wydaje mi się, że on się dobrze starzeje, jak tak określam to zresztą. Ten budynek ma elewację północną. No, chodziło o to, żeby jakoś te wschodnie i zachodnie światła były
wykorzystamy, prawda, dzięki temu ta elewacja jest oświetlona, mimo tego, że jest północna. I to jest żyjąca elewacja. Także jak Ojciec Święty potem był i to oglądał. Miałem zresztą kontrowersję z rektorem Kromcem, bo on starał się jak najwięcej powierzchni dla celów dydaktycznych, a ja znowuż walczyłem o to, żeby zostawić pewne przestrzenie dla celów takich publicznych. No i to się potem sprawdziło, szczególnie przy wizycie Ojca Świętego. Przyznał mi rektor publicznie, że dobrze, że Pan mnie nie posłuchał, bo gdybyśmy Ojca Świętego przyjęli. I to było rzeczywiście wielka uroczystość, wtedy dla mnie nieogromna satysfakcja, że w czasach bardzo takich trudnych zdołało się to. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Czasem to zahacza o jakieś dziwne, niematerialne sprawy. Jak ksiądz kardynał zwrócił się do mnie, żebym przygotował projekty, to ja wtedy już projektowałem ołtarz na wizytę papieską. Wiedzieliśmy, że z końcem czerwca będzie kanonizacja błogosławionej Jadwigi. I mówię, to może by jakiś konkurs zrobić na to. No tak, ale nie, czas. Więc ja tak zasięgnąłem języka u kilku architektów, potem z ramienia kurii też ówczesny kanclerz chyba też rozpytywał, czy może by jakiś konkurs organizować, taki szybki. Okazało się, że nikt w tym czasie się nie chciał podjąć. Ja już miałem doświadczenia z innych kościołów budowanych poza Krakowem, katedrę w Rzeszowie miałem zrealizowaną i kilka kościołów. Ksiądz kardynał powiedział, panie profesorze, no nie ma rady, no musi pan się za to wziąć, a ja muszę mieć projekt koncepcyjnie przedstawiony podczas wizyty papieskiej. I wtedy, jak się to mówi, w dzień pilnowałem realizacji ołtarza, a wieczorami i nocami pracowałem nad koncepcją całego założenia. Wtedy, kiedy skończyłem projekt, miałem możliwość zreferowania tego projektu Ojcu Świętemu we wnętrzu kaplicy Miłosierdzia Bożego. Pamiętam, że duża makieta, bo to była najlepsza forma pokazania całej idei tego założenia, niesiona przez dwóch księży, których jeden już jest biskupem, a drugi prałatem, przedstawiona, ksiądz kardynał Macharski i obok niego Jan Paweł II, papież, ja z drżącym sercem idący za tą makietą, wiem, że za chwilę będę przez ściśnięte gardło referował projekt. Pomógł mi kapitalnie w tym kardynał Macharski, jak gdyby przełamał moją tremę. Także wprowadził, ja potem szczegółowo objaśniłem. No i ksiądz kardynał zwrócił się do Ojca Świętego. To co? Podoba się? Tak. To czy można prosić o akceptację? I ksiądz kardynał wyciągnął wieczne pióro. Podał Ojcu Świętemu. I Ojciec Święty złożył swój podpis. Ja tylko myślałem sobie, jeszcze nie ma dróg założonych, są tylko budynki. Jak założę drogi, czy nie będzie to akurat w tym miejscu. Takie głupie jakieś skojarzenia, zamiast cieszyć się, że tak, bo ktoś powiedział, po raz pierwszy widzę, żeby Ojciec Święty komuś podpisywał projekt, ktoś z otoczenia. Tam papieża powiedział jakieś albo. No podpisał, idealnie wpasowany, potem przykryty grubym szkłem, tkwi na tej makiecie. To była kolosalna satysfakcja. Ja miałem na projekt całą dokumentację półtora roku, bo już trzeba było zacząć budować. I cała ta wielka budowa trwała nie więcej jak 2 lata, 2,5. Czasem to zahacza to o jakieś dziwne, niematerialne sprawy. Wtedy, kiedy się martwiłem o tym, jak my zdążymy robiąc, bo już mury były wyprowadzone, już cały pierścień nad bazyliką był zrobiony. I teraz chodziło o to, że muszą teraz uruchomić pracę nad konstrukcją stalową. Bo Stostal podjął się tego, miał umowę już podpisaną. Już przystępował do roboty, ale ostatnie wymiary to się ustala na stanie istniejącym. Ja mówię, jak my zaczniemy teraz robić konstrukcję stalową, to nie zdążymy ją obłożyć i z góry, i z dołu, ze wszystkim, bo to nie może być taka kratownica w środku bazyliki, bo to przemysłowo by wyglądało.
proszę sobie wyobrazić, wtedy, kiedy siedzę wieczorem gdzieś między 11 a 12, przeglądam różne rozwiązania przykryć i trafiam na katalog konstrukcji drewnianych, które ja w ogóle nie wiedziałem, że posiadam. Przeglądam. Jest firma Matisse, francuska firma, robi piękne konstrukcje drewniane. To byłoby wyjście. Bo gdybyśmy konstrukcję drewnianą zrobili, to mamy elementy, które przychodząc z fabryki, stają się elementem gotowym. To ta chałupa góralska. Jak pan piękne płazy zrobi w ścianach, to po oszkleniu dom jest gotowy. Już nikt nie maluje ścian od środka, prawda? To złoto tego drewna jest najpiękniejszym materiałem. Najpiękniejsza ściana to jest ściana domu góralskiego od środka, prawda? I tu myślę sobie, przecież jeżeli oni przywiozą z takiej firmy te więzary, to będziemy mieli strop gotowy. Nie trzeba w ogóle, a nie trzeba nawet rusztowań i tego potężnego obkładania deszczułkami tej konstrukcji, tej wszystkiego. Bazylika i całe założenie Bożego Miłosierdzia ciągle mnie w jakimś, może coraz mniejszym stopniu absorbuje, ponieważ postanowiłem również, że ten obiekt będzie podlegał w jak najdalszym stopniu mojej ingerencji również plastycznej. W związku z czym, niezależnie od tego, że zaprojektowałem całe założenie urbanistyczne, że dbałem o detal architektoniczny, że robiłem rzeźbę Ojca Świętego przed tym, to również projektowałem witraże i również cały szereg elementów plastycznych. I na końcu projektowałem jeszcze klucz dla Ojca Świętego. Czyli mogę powiedzieć, zaprojektowałem to od urbanistyki aż po klucz. Teraz dla Polskiej Akademii Umiejętności, do której należę już od ponad 20 lat, robię małą galerię wielkich Polaków. Tych, którzy w jakiś sposób byli związani z Akademią, jak Jerzmanowskiego, który był jednym z najpotężniejszych fundatorów Polskiej Akademii Umiejętności, jak Piłsudskiego, który odnowił Akademię w 1920 roku, więc w okresie wtedy, kiedy walczył o obronę Warszawy, jednocześnie miał czas o takie działania, jak Landskorońska Katarzyna, która też była fundatorką Akademii, wreszcie jak członkowie Polskiej Akademii Umiejętności, do których należał Miłosz, a dawniej Sienkiewicz. Te pięć głów będzie stanowiło, stanowi w zasadzie już ciąg postaci w holu głównym Polskiej Akademii Umiejętności. I to jest moje zadanie, którym się na dzisiaj zajmuję. Pomnik Armii Krajowej. To będzie świadectwo Armii Podziemnej. Jedynej tego typu armii w Europie. Rada Miasta po debacie, zresztą napisałem list do wszystkich radnych, zgodziła się na tą lokalizację. No i 27 września tego roku było wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę tego pomnika. Został wybrany projekt w ramach konkursu. Projekt było 57 prac nadeszło. I wybraliśmy koncepcję, która polega na tym, że zresztą takie założenie było w programie, że to ma być pomnik w ogrodzie pamięci narodowej. To ma być ogród pamięci narodowej, nie tylko pomnik, ale całe założenie urbanistyczne. Żeby ten ogród pamięci wraz z tym pomnikiem łączył się z koncepcją urbanistyczną Krakowa. To znaczy, żeby można na przykład połączyć w jakimś sensie plac Matejki poprzez Drogę Królewską na bulwar, ulicą Bernardyńską na bulwar Czerwieński, żeby to założenie pozwalało na urządzanie pochodów, manifestacji, przemarszu wojska, prawda, coś w rodzaju czegoś, co wiązałoby się z układem miasta. I to zostało w jakiś sposób zaakceptowane. Sama koncepcja polega na tym, że pomnikiem jest jak gdyby ściana wznosząca się, opadająca w niedużej wysokości, która wiąże się z granicami państwa polskiego, które II Rzeczpospolitej. Wydaje się, że pod Wawelem zaznaczenie tego i w jaki sposób uzmysłowienie społeczeństwu, młodym ludziom, o jaką Polskę walczyliśmy, że to są tereny, na których kultura polska i dziedzictwo kultury polskiej jest niezwykle znaczące,
Lwów, prawda, który no w końcu jest miastem polskim. I na tym tle grupa żołnierzy wychodzących jak gdyby z podziemia, jest możliwość opisu całej historii, prawda, krótko. Także wraz z Muzeum Armii Krajowej, które powstało w znakomitym budynku, który został zaprojektowany przez znanego architekta, wydaje się, że to będzie świadectwo rzeczywiście armii podziemnej, jedynej tego typu armii w Europie. I chyba ten pomnik, samo miejsce tego pomnika spowoduje, że etos Armii Krajowej nie zginie. Honorowy obywatel Krakowa. To powiedziałem zresztą na posiedzeniu, uroczystym posiedzeniu Rady Miasta, że nie traktuję to wyłącznie jako pewien uznanie dla mojej działalności, ale po pierwsze, że jest to uznanie dla tego zawodu, bo po raz pierwszy architekt został jak gdyby zauważony w tym wspaniałym gronie, który no, obejmuje wybitnych polityków, filozofów, poetów, prawda, no, laureatów Nobla i tak dalej. W związku z tym uważam, że ta dyscyplina znalazła się na liście tych specjalności, które dotyczyły dotychczasowych laureatów tego zaszczytu. Więc przyjmuję to oczywiście z ogromnym zadowoleniem i jeżeli mi jeszcze tam sił trochę starczy, to chciałbym ten tytuł wykorzystać dla potrzeb Krakowa. Ja nie jestem krakowiakiem, urodziłem się w Lidzie, ale właściwie 60 lat spędziłem w tym mieście swojego dorosłego życia i uważam, że to jest absolutnie dla mnie jakieś niezwykłe szczęście. Zaczęło się wszystko od tego, że razem z zespołem harcerskim usypywaliśmy kopiec Józefa Piłsudskiego. To była pierwsza budowa, którą, że tak powiem, w której miałem kontakt jako młody chłopak, no, skończyło się na Nowej Hucie. Jak pan widzi dzisiaj Polskę? Odpowiedź na to pytanie, jak ja Polskę widzę, jest trudne, ponieważ widzę olbrzymie plusy. Po pierwsze, wyzwolenia się z tamtego reżimu, który był i zakłamanym, i prowadził nas w ślepą uliczkę. Najlepszy dowód, że się rozpadł nie tylko u nas, ale i u twórców tego całego systemu. Też to nie wytrzymało próby. Prorokowano, że to się kiedyś rozpadnie. Brzeziński był tym mądrym człowiekiem, który jeden z pierwszych współczesnych polityków to określił. Ale mamy w związku z tym doskonałe pole, otworzyło się to pole do działań. I dzieliłbym to na dwie fazy. Tego pierwszego borykania się z trudnościami i nieumiejętnością wyjścia i w związku z tym na karb tamtej nieumiejętności liczę te i sukcesy, i niepowodzenia. I drugą fazę, wtedy, kiedy wstąpiliśmy do Unii, gdzie zaczynają napływać rzeczywiście potężne środki, gdzie znowu można by powiedzieć, obserwujmy, jak radzono sobie z tymi środkami, żeby nie popełniać tych błędów, jakie popełnili czy w Grecji, czy we Włoszech, czy szczególnie w Hiszpanii.